Okej. Ściśnijmy to jeszcze. Nie, nie wiem do końca. Chciałam go wsysnąć, ale się nie udało. Za to zrobiłam mu platformę. Tam coś jest. Tam coś jest. Dawać to. O, cześć, bocik. Smacznego, Aniu. Orzeszki. Wow. Dobrze, weźmiemy gluta i idziemy. Chyba, że coś tu jeszcze było, ale chyba nie. Matko Bosko! Tam jak się dostać? Jezus, co to za ptaki? Jezus! Dobra, najpierw tego się pozbędę. Czy to jest w ogóle możliwe? O, jest możliwe. Stamtąd chyba przyszłam. Dawać pieniądze wszystkie. Żołądki. O matko, to jest trochę stresujące. Boże. Dobra, tam ktoś jest. Chyba, albo cokolwiek. Coś jest na pewno. Czy ja tam w ogóle... Mnie zawsze stresuje, że ja nie dotrę tam. No! Jezus, ledwo. Co to jest? To jest bocik. Jaki to jest bocik? To jest normalny? Normalny bocik, tak? Już nie ogarnęłam. Wow! Dawaj gluta. Au! Ej, to było niemiłe! To było bardzo niemiłe. Mam te pieniądze zebrane tam? Chyba mam. Ale te pieniądze mi się nie zaliczyły. A, już trudno. Proszę mi nie zrzucać. No przecież, mordę. Chciałam zrobić Marilyn Monroe, ale nie wyszło. No cóż. Nie no! Ja nie mogę. Nie przejdę tego. Aż mi zasycha w gardle. No! Proszę mnie nie zrzucać. No! Co to jest? Ała! Aha, muszę wywirować je. Jezus! Co to było? Aha! Jakaś zakochana gąsienica. Tam coś jest. Dobra, weź gluta.
tu jest coś. Oho. Matko. Duchowa przewodniczka pomaga innym przejść na drugą stronę. Jezus. Aha, wiem! To jest Kena! To jest Kena! Teraz mi się skojarzyło, Boże. O, dziękuję, Mariusz. Wow, udało mi się zgadnąć drugą postać. Wszystkie. O, fajnie. Lubiłam Kenę. Dobrze. Jednego puzzla mi brakuje, jednego bota. Jezus. Dziwne, niemoralne gąsienicy. Co trawa zjeść? Proszę, gra, w którą grałaś, no. Już sama jestem w szoku. Czy ja mogę na tą gąsienicę wskoczyć? No, chyba nie. Cóż. Moja chęć zdobycia pieniędzy mnie pokonuje tutaj. Mocno marianowa gąsienica. O, dobra, dało się. O Jezus. Ale ten jakby zestaw poziomów jest, znaczy, no, jest znaczy nie tyle frustrujący, co dużo bardziej stresujący niż te poprzednie. Tak, wiem. Nie. Nie. Aha. Chyba nie mam gluta do tego. Świetnie. Zleść na dół. Ogólnie taki styl platformówek bardziej Nintendo. No tak, to prawda. Poza tematem, jakiej firmy masz telefon? Telefon mam Apple'a. iPhone'a. Nie. Tak krzywo, ale spoko. Ojej. Serduszkowe pszczółki mnie powitały w ulu. Aha. Dobra. Weird, weird, ale szanuję. Tam jest miodek. Coś tutaj jest. Poza tym, tam pewnie nie mogę wejść, nie? Nie. A, będę mogła to wciągnąć. Ej, ta pszczółka ma monetę. Czy te niektóre pszczółki mają monety, tylko zastanawiam się, czy mają coś jeszcze. Nie! Aha, czyli na tym się podskakuje w ogóle. Da się to rozwalić tu? Nie. To nieważne. Miodowe platformy. Aha, rozumiem, że tego się nie da, to trzeba obejść. Nie. Ej!
A, ja to wciągam. Jezus. Jak chcę stąd zejść, ratunku. O, pieniądze. Fajnie. Tak, tak, Salomon. Grałam na Nintendo. Zresztą Precelek ma Switcha, więc czasem korzystam. Tylko, że mało gram w gry od Nintendo bezpośrednio. Tak samo mam 3DS-a. Kupiłam go głównie ze względu na to, żeby grać w Ace'a Attorney'a, który oczywiście potem wyszedł na PC-cie. Więc już nie jest aż taki ekskluzywny, ale no kiedyś był dostępny tylko na 3DS-ie, czy tam na DS-ie, więc no. Poza tym grałam na przykład w Detektywa Pikachu, chociaż nie udało mi się go skończyć, Pokémon Moon, które też mi się nie udało skończyć. No. Jest parę gier Nintendo. W Zeldę próbowałam grać, ale Zelda mnie zmęczyła. Może kiedyś jeszcze do niej wrócę, ale no, na chwilę obecną to tak ciężko. Kółka do Maca Pro za 4200, a gracze narzekają, że podstawkę do PS5 Pro za 150 trzeba kupić. No ja nie kupuję żadnych kółek. Ani nic takiego, ale no jak ja szukałam telefonu dla siebie, to szukałam najbardziej bezpiecznego telefonu, jaki byłby w stanie być i, że tak powiem, zostałam kupiona przez Apple. No jakby ja mam obecnie dosyć stary iPhone, już nie wiem, chyba 11. I działa mi bez zarzutów. W momencie, kiedy miałam mój poprzedni telefon Samsung Galaxy jakiś tam, już nie pamiętam który numerek, zepsuł się dosyć szybko i no jakby miałam problemy z odbieraniem telefonów, aplikacje się wieszały, nie było miejsca na telefonie. Masa problemów była z tym. No tak, iPhone działa bez problemu do dzisiaj i mam nadzieję, że jeszcze długo będzie działał. Więc no jakby wydaje mi się, że iPhone jest telefonem na lata. I no obecnie już chyba bym nie kupiła innego telefonu. Nie! Proszę mnie nie bić! Proszę mnie nie bić! Proszę mnie nie bić! O, uff! Udało się. W jakim świecie teraz jesteśmy? Takim pszczółkowym jakimś. Chyba. Jak teraz przypomniały mi się Pikminy, wydają mi się one twoim stylem gry. A, to w Pikminy nie grałam. iPhone'a L nie ma najnowszego, to tak można? Ja znam sporo osób, które mają stare iPhony i jakby działają im bez problemu. I nie zmieniają. Puzzle tu był! Trzeci. Uwielbiam telefony i tablety. Nigdy żaden sprzęt tego typu nie wytrzymał mi tyle, co z tej firmy. No właśnie, też mi się tak wydaje, Lunarti, nie? Jakby nabrałam zaufania do tej firmy, mimo że wcześniej nie byłam tak specjalnie jakoś nastawiona pro Apple. Zawsze wolałam Samsungi na przykład, no ale Samsungi mnie zawiodły kilka razy, więc powiedziałam, że jak już kupię telefon nowy, to muszę mieć taki telefon, który wytrzyma długo. Nie będę musiała go zmieniać co roku, nie? Dawać pieniądze. Dobra, a mogę tu jeszcze... Nie, nie mogę tego wciągnąć. Dobra, myślałam, że mogę. Dobra, co mi zostało? Bocik mi został jeden. Mm.
Nokia to 13 lat nie służyła. No, Nokie były wytrzymałe. Bardzo. To fakt. Nie, smartwatcha, ogólnie te zegarki wszystkie smart, które są w sprzedażach, to trochę mnie nie interesują, bo ja ogólnie nie lubię nosić zegarków na ręce takich. Zresztą w ogóle mało rzeczy lubię nosić na ręce i mnie to strasznie drażni. I nigdy nie czułam potrzeby, żeby mieć jeszcze na ręce jakiś zegarek, nawet jeżeli to jest smart. Nie wiem, co miałabym z tym zegarkiem w sumie robić za bardzo. Więc w budżetowym Samsungu z 2018 działa, chociaż upadł mi w pracy niezliczoną ileś razy. O, no proszę, to miałeś farta z tym Samsungiem. Kupić nowe zamiast telefonu kupuję Lego. No tak to jest, Wacław, tak to jest. No, ale no podziwiam, bo ja właśnie kilka razy miałam Samsungi i no ciężko z nimi było. Może też zależy w sumie, jak się trafi. Aha, bo to się wigluje na tym. Wow. Dobra, czy to mnie doprowadziłoby gdzieś? Nie za bardzo. Nie, czemu spadłam na dół? Było fajne jako telefony komórkowe dla mnie. O, smartfona Samsungowego nawet nie miałam. Właśnie niedawno dostałam od mamy w prezencie taki zegarek, szczerze to jestem zadowolona, też nie przepadam za noszeniem czegoś na ręce. A używasz do czegoś więcej niż sprawdzania tylko godziny? Bo ja w sumie nie wiem za bardzo, do czego jeszcze może służyć smartwatch. Brakuje mi... O, tego. Wygląda na to, jakby te bloki odnawiały tylko jeden ładunek w twoim słoniku, chyba, że mi się wydaje. O, możliwe. W sumie nie wiem, nie zwróciłam uwagi. Dobra, poczekamy. Bym chciała, żebyś nie spadł. O, właśnie. Dobra. Nie. To był chyba błąd. Chociaż... Udało się fuksem. Mam wrażenie, że gdzieś tego bota pominęłam. Nie. Nie. O, wow. O nie! Trzeba go wyssać, zanim on tutaj się odrodzi. Patologia. Przy Apple Watchu to jest w sumie dużo funkcji. Często nawet z niego odpisuję na wiadomości, jak mi się nie chce po telefon sięgać. O matko. Da się? Na takim małym ekraniku? O matko. Ja nie wiem, czy ja bym miała. Aha, no w sumie do płacenia smartwatcha w sumie można używać. Do udawania, że się jest Jamesem Bondem. Ja mam opaskę, nie smartwatch, i ma taką słabą latarkę, pomiar pulsu, sterowanie muzyką i pomiary snu. O. Już nie lubię nosić na ręce czegokolwiek, ani zegarków czy bransoletek. Ja tak miałem, ja jak miałem zegarek, to nosiłem go w ogóle nie na tej ręce, ale tak się przyzwyczaiłem, że nie zmieniałem. No ja w sumie też jak kiedyś miałam takie normalne zegarki, bo kiedyś dostawałam od rodziców na urodziny, to ten. Pamiętam, że miałam super zegarek z pajączkiem jako sekundnik. To był najlepszy zegarek, jaki miałam. W ogóle strasznie mi się podobają te takie, no,
powiedzmy, starodawny typ zegarka, gdzie właśnie są wskazówki i jakieś tam tarcze zegarka i tak dalej. I jakby to ma taki klimat niesamowity w sobie. Ale ten... No, ale też albo nosiłam właśnie na prawej ręce często, na lewej potem się próbowałam przestawić, ale potem, nie wiem, już nie chciało i to tak, że nie trzymałam się jakichś, nie wiem, ustaleń. Casio, zegarek z kalkulatorem. Miał tarczę i cyfrowy zegar, no. Były takie dziecięce zegarki, no tak, miałam pełno tego, jakieś motylki, pszczółki zamiast wskazówek, no właśnie. No niby teoretycznie powinno się chyba na lewej ręce nosić zegarek, tak słyszałam, ale no, się nie trzymałam tego. No nie, to są te. O matko, a co ja mam tu zrobić? Nie! Nie! Nie, to skoczę tam. O nie. Co to za trio? Co to za boss? Oh my goodness me. To mi przypomina jakieś Fall Guysy albo coś. Aha, może mam wysysać mózgi im muszę. Żółtko z nich wysysamy. Jak się... Nie! Ej! I od nowa. Angry Birds, no, jak nic. Jezus. Teraz ten się wścieknie. Szybko, szybko. O matko. No i gdzieś bota jednego zgubiłam. No, jednego bota zgubiłam. Tu już go pewnie nie ma, nie? Będę musiała go poszukać. Żałeś to na jabłek. Zabijanie niewyklutych pisklaków, trochę mocny koncept, jak na grę o przyjaznej stylistyce. No, trochę tak. Wow. Super świat dodatkowy. Dobra. O Boże, retro zmagania 2. A mogę najpierw jeden znaleźć? Tak? A co to jest? To? Czekaj, bo to jest jakaś otchłań zagubionych trójkątów. Dobra, najpierw zobaczymy to. Co to jest? A właśnie, bo tam Wacław mówił. O matko bosko. Otchłań zagubionych trójkątów. Ciekawe, czy są jeszcze kwadraty i x-y i kółeczka. Czy on mnie będzie bił? Nie. Okej. Okay. Tu coś jest w ogóle? Nie.
Trójkąt! Okej. Okay. Czuję się dziwnie. No. Się patrzy na mnie. O Boże. Czy wy mnie będziecie bić? Nie. Jezus, co ja mam zrobić? Co to było? Aha! I co, i to mi odblokowuje jakieś poziomy? Ostra jazda. To jest jakieś boty do znalezienia. Nie wiem! Nie mam pojęcia. O matko bosko. Jest jakaś czasówka? Mam nadzieję, że nie. O Boże! O Boże! Super miło! Nie! Patologia to jest. Nie! Kurde no! One są za szybkie. Pewnie nie da się ich pokonać. I one mają te tarcze. Sprawdzę, czy czasem... Kurde. Jestem ciekawa, czy mogę... O, właśnie. No, tylko to jest trudne, żeby go tak złapać. Musisz być full focus. Staram się. Kurde no. Masakra, ja nie lubię takich rzeczy. Są za trudne. Nie. Jezus. A to co? Co ja mam tu... Aha. Ja pierdzielę. No, na pewno. Najgorsze jest to zaczynanie od początku. Nie! Ej, bo mi się teraz... Nie, ja się boję. Panika. Boże, a ile tych wyzwań tam jest? Na bok! Jezus! No... Ja pierdzielę... No, daj mi tu! Muszę na bok skoczyć. Jezus... Patologia jakaś... No... To jest ten z Residenta. Świeżo upłyczony gliniarz. Najgorszy pierwszy dzień pracy. RPD ma napisane. No... Masakra. Cześć, Skorpion! Ciśnięcie... A, ciśnienie ma się przy tej gierce! No, trochę mi się podniosło teraz.
kosmos. A tam tych wyzwań jest kilka. Chociaż nie, bo tu jest jedno. Myślałam, że więcej się tu odleci. A jest, są jeszcze dwa. Ryzyko rozpadu. A tu co jest? To czegoś doprowadza? No nie wiem, bo to wcześniej robiło coś. Jak się tu pływało szybciej. No dobra, zobaczmy to drugie. Pendo pancernik. Skąd to jeszcze Nix i X to jest masakra. O Boże, nie mówcie mi nawet. Pendo pancernik. O Boże, czy to... to wygląda jak Danganronpa. Batagi z Persony. Było najkrótsze. Aha. Dzięki w ogóle Wacław za aplauz. Aha. O matko bosko. Jezus, no. No byłam zestresowana. Mam ci pomagać, żebyś to ubryło. No zestresował mnie. Nie. Jezus. Nie. Pieniądze. Dobra, zostaw pieniądze. Ważne, żeby przejść to. Ja pierdzielę. Nie! Szybko! Tak ci się udało, ładnie, kurczę. Jezus, mi się ręce pocą. Boże. Stres. Tylko na spokojnie. Przynajmniej wszystkie pieniądze zdobędę. Jezus, to wygląda źle. No, ja widzę. O, sakra. No. No byłoby za trudne. Nie wraca. No wiem, ale to jest jakby automatyczne. No. Tam jest najgorzej. I co? I co masz? A po co ci patelnia? Miałem patelnię, ale zobaczyłem, że znalazłeś coś komunikacyjne, z którym szedłem. Jezus, jeszcze paliłam tym pancernikiem w niego.
Ja nie wiem, ile ja dam radę tego przejść. Jezus, to jest najgorsze. Że trzeba tu przeskoczyć. O, o Boże. Mnie machnął. Jezus. No cóż. Gorsze, że ja nie widzę za bardzo, gdzie to się kończy. Kurde, fuck! Żebyś nie skakała. No ale to jest stres, no! To jest automatyczne! Wiesz, z czym mi się to, to się kojarzy? Nie da. To mi się kojarzy z tymi twoimi ulubionymi poziomami Borga i z takimi wiatrakami. Super. Jestem chyba cała mokra. No. Kurde no. O Boże. No właśnie mi się też wydawało. No to jest najgorsze, że nie umiem trafić. Bo perspektywa jest dziwna. Myślisz, Wacław, że mi by tutaj lepiej poszło? Super. Zobaczymy. Nie! Musiałam się uratować double jumpem. Już trochę moje umiejętności wysiadają. Ale nie wiem, co to jest. Teraz się zrąbałaś dlatego, że... Dało, że doleci, ale nie doleciałaś. Staram się, tylko to jest panika. Dobra, ostatni taki challenge na dzisiaj robię. Gówno. Ale z drugiej strony cieszę się, że to nie są jakieś czasówki. A jeszcze robić to na czas, to już w ogóle. Kurde no! Tam jest tak ciasno.
Jezus. O Boże! Chyba kogoś pogięło! Patologia jakaś... Jak ja mam to zrobić? Podejrzewam, że on się dowiedzi. Jezus! Co to wyglądało najtrudniej, nie zrobiłam? Co to za trup? Za trup! To jest jeszcze nie koniec. Nie! Fuksa! Dawać tego! Jezus! Ale mam spocone ręce. Kradli kręcioła z Fall Guysów. No właśnie. Uroczy cień. Znajdziesz go na kanale Midnight. Aha. No, no tak. Jaki lak. Ja no już trochę ten. Nagrzana jesteś jak piec. Jeszcze taką solę mnie grzeje. Sorry, skill. No właśnie, to jest czysty skill. O Boże. Aż mnie oczy rozbolały. Nie wiem, ale mam wszystkie osiągnięcia. to jest z gry Persona, ten bocik. Persona 4. Dobrze, wrócę sobie na planetę i pościągamy rzeczy stamtąd i chyba będziemy kończyć, bo już mi oczy trochę wysiadają. Chyba za dużo jasnych kolorów. Matko, ile tych botów już mam. Kosmos. O, cały kolejny obrazek mi się zrobił. Farba po kokpicie. Garaż Dual Speedera jest otwarty. Nadal swojemu Dual Speederowi zupełnie nowy wygląd. Aha. Zmieniać wygląd? Za dużo emocji. O nie, przepraszam, nie widziałam donate'a. A co było napisane? Dziękuję bardzo. Za bardzo się skupiłam. Na godzinę to nie czas na wyzwania typu te trójkątne. Trochę tak. Dobrze, zobaczymy co to jest. Tu jakieś nowe rzeczy się robią. Dobrze, co to jest? Garaż Dual Speedera. A, że mogę go malować, tak? O, może być czarny. Ale nie mam za bardzo farb. Ciekawe, czy to się zdobywa też z tej gaczy? Te farby? Może tak. Co teraz mam czarnego? Wow, mam czarnego. Gratulacje, to było napisane. O, dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. Paranormalny telewizor. Uważaj, żeby się za bardzo nie wciągnąć. Ale się cząha. O, Rydwan Deka. To wyjątkowy motocykl. Ojej. Jak się lansuje. Zmiennokształtna laska. O, dla Kenny. Nawet ma te. Jezus, jak one się nazywały? Te stworki. Urocza jest. Turlająca się gwiazda.
przyczepia się do wszystkiego. Jadeitowe ostrze i książka. Pasjonująca opowieść o maleńkiej wojowniczce. No, urocza. Statua i glina. Nie wygląda pan zbyt dobrze. A no tak. Zombie. I zagadki. O, dual speeder. Elektryczny storczyk. Ktoś tu zaraz będzie miał ten kolor pod okiem. Okej. Okay. Urocze, że można pada malować. Dual speeder, antygrawitacja. Postaraj się nie wypaść z toru. Taki niebieski. Turbo pomarańcz. Ten kolor jest soczysty. Akurat tamten bardziej jak szkielet wygląda. No, w sumie tak. O, śnieżna poświata. Cokolwiek by się nie działo, pamiętaj na chłodniutko. Złoto zwycięzcy, warty swej wagi. I hiperlimonka! Esencja fluorescencji. Boże, jest tyle ładnych kolorów, teraz nie będę mogła się zdecydować. No, teraz będzie dużo farb, bo się ten garaż odblokował, nie? Urocze są te bociki. Ten co siedzi tam. Dobrze, dajcie mi zobaczyć ten. Jest ta limonka. Pomarańcza. I ten fiolet też jest ładny. Też mi się strasznie podoba. Jeszcze zwłaszcza, że on jest taki fioletowo-niebieski. Ten niebieski też jest ładny. Złoto zwycięzcy to w ogóle. Dobra, może tego złotego na razie zostawię. No właśnie, kustomizacja pochłania dużo czasu. Dobrze, ja bym chciała Kenę znaleźć. Gdzie Kena poszła? Tam jest kocik. Kocik jest też słodki. O, sobie tu siedzą. O nie! Jak to zombie w ogóle się ruszyło też do tego? Nie mam pytań. Łomatko. Gdzie tu jest Ojej! A tu co się wydarzyło? Co to jest? Tu Kena siedzi! O matko! Wylazły jej ze spodni stworki! Boże, co ty robisz z tymi stworkami w spodniach? O nie! Przewrócił się na motor! Biedny! A ciebie to nie widziałam tu! Co ty tu robisz? Za tajne rzeczy. Tłoczno się robi, no. Dobra, gdzie był jeszcze ten? O, tu ten z telewizorem. Wpadł do środka. I na Rikitsune. Kurczę, fajnie. Podoba mi się tu. A tego jeszcze nie stuknęłam. Hej, tą kulką jedzie. Fajnie. Ała! Nie spodziewałam się, że mogę utknąć na tej kulce. Ej, jak ja mam... O. Uroczy. Fajne to jest. Dobrze.
Będziemy kończyć. No, mam trofeum. Trzeba będzie wymaksować tą grę. Jeszcze chyba Playroom nie mam wymaksowany, także... Ała, matko. Już zdrętwiałam, byłam. Dobrze. Nie, na VR nigdy nie grałam. Będę musiała pada chyba włączyć do ładowania. Dobrze. No, już trochę wysiadam na dzisiaj. Także dzisiaj wystarczy. Ale grało się fajnie. Na pewno jeszcze będziemy grać. Dobrze. Wyślę was gdzieś może, jeżeli jeszcze ktoś robi streamka. Nie, nie bardzo. Ostatnio mało ludzie streamują w godzinach, jak ja kończę. Padot PS5 szybko się rozładowuje. O nie. Ja w sumie dosyć mało gram. Więc... Nie wiem, może aż tak nie zauważam. Dobrze. To życzę wam dobrej nocki. Słodkich snów. Trzymajcie się ciepło. Życzę wam miłej niedzieli. Jutro. No i usłyszymy się w przyszłym tygodniu, mam nadzieję. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszonka. Pa!